Także witam na kolejnym wykładzie. Dzisiaj będzie w zasadzie pierwsza połowa lat 70., a w zasadzie lata 71 do mniej więcej czerwca 76. I to, co tak zwróci uwagę na to, bo bierze tego wykładu, oprócz samej treści, faktów, to jest taka kwestia, ja o tym już może wspominałem, że my mamy w swojej pamięci dwie rzeczywistości. Jedna to jest rzeczywistość historyczna, a druga to jest rzeczywistość mityczna. I na czym polega ta rzeczywistość mityczna? Otóż w opinii publicznej tworzą się jakieś opinie na temat bieżących wydarzeń. Te opinie wynikają często z plotek, z braku informacji, a też czasami są podsycane, zwłaszcza przez jakieś siły polityczne. I później, jak w takiej zbiorowej tej społecznej świadomości, właśnie pokutują te opowieści mityczne. To tak jak na przykład jest takim mitem, może nie u nas w Polsce, ale w Niemczech, kwestia tego, że cesarz Wilhelm parł do wybuchu I wojny światowej. Gdzie rzeczywistość jest raczej zupełnie inna, bardziej zagubił się w tamtych wydarzeniach. Takim wielkim mitem w Polsce jest to, że komunizm skończył się 4 czerwca 1989 roku. Co prawdą nie jest. I do tego dojdziemy jeszcze w kolejnych wykładach. No i tak, ponieważ wkraczamy właśnie w czas, w którym jest tych mitów bardzo dużo, to ja dzisiaj kilka tych mitów postaram się wyjaśnić, a jednocześnie też obalić. I takie główne mity, no to pierwsze to, że Gierek nam zbudował wspaniałą gospodarkę. Bo nie wiem, czy wiecie, ale były ostatnie badania, to chyba 2010 czy 2011, to Polacy stwierdzili, że najlepszym przywódcą w Polsce po 1945 roku był Gierek. I stworzyli to w zasadzie, żyjąc już 21 lat w teoretycznie wolnej Polsce. Więc to jest taki pierwszy mit, który pokutuje. No i wiecie, ten człowiek ma dalej, albo ma, albo już być może dopiero w ostatnich latach tak stworzono, że już nie ma, ulicę swojego imienia, place. Na Śląsku jeszcze parę lat temu było tych miejsc dużo. Ja to przyznam, że się nie przygotowałem do końca, bo nie sprawdziłem, czy dalej istnieje na przykład ulica Gierka w Katowicach. Wydaje mi się, że tam może już nie, ale w Dąbrowie Górniczej na przykład tak. Bo nie wiem, czy wszyscy mają świadomość, ale PiS po dojściu do władzy w 2015 roku jakby dokańczał taką jeszcze dekomunizację. Jeszcze było, no bo była na przykład taka kwestia jak osiedle dwudziestolecia. To się niby fajnie nazywa, ale to jest osiedle dwudziestolecia PRL, czyli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. To jest jakby nasz wybór, czy my chcemy żyć w kraju, w którym nawet w sposób zakumulowany są dalej celebrowane czy uświęcane w pewnym sensie władze komunistyczne, czyli władze zbrodnicze i narzucone Polsce siłą. Więc to jest taki pierwszy mit, to jest Gierek. Drugi taki mit, do którego przejdziemy, to to, że opozycję PRL i w ogóle jakiekolwiek próby obalenia ustroju wyszły ze strony samego środowiska komunistycznego. Bo wiecie, tacy ludzie jak Michnik, czy nawet Kuroń, to są po prostu komuniści. To są ludzie, którzy są izolatorem komunistycznych i później ten komunizm współtworzą, po czym w pewnym momencie zaczynają działać w opozycji. I to jest prawdą, że oni w tej opozycji działali, ale sam impuls i początek wyszedł od innych środowisk. Wyszedł od środowiska niepodległościowego. I to o tym dzisiaj też będziemy mówić. I wreszcie jest taki trzeci mit. To znaczy, że Gierek unowocześnił kraj. On jest wielokrotnie powtarzany, tak? Że wtedy zbudowano zakłady przemysłowe, inwestycje, w Polsce pojawiło się to, technologie, komputery zaczęli robić. Słuchajcie, to co zrobił Gierek, to zrobił to, co było wielkim błędem wielu rządów po roku 90, czyli zaczął robić z Polski montownię. Czyli miejsce, gdzie korzystając z zachodniej technologii, buduje się fabrykę z tanią siłą roboczą, żeby produkować dobra. Samochody, lodówki, pralki i tak dalej.
Coś, co powoduje, już dzisiaj to wiemy, tak zwaną pułapkę średniego rozwoju. Że kraj nie jest w stanie się rozwijać, ponieważ nie ma w nim technologii, innowacji, ani nawet takiej myśli, jak tworzyć nowe rzeczy. I to było to, co zaczął robić Gierek. Jako pierwszy zaczął tworzyć z Polski montownię dla zachodniej Europy. To, że mu to się nie udało, to jest kwestia innych okoliczności, ale w pewien sposób kontynuacja tego była właśnie w Polsce lat 90. i pierwszej dekady XXI wieku. Kiedy zamiast rozwijać technikę, innowacje, myślenie, budowaliśmy pralki, lodówki, samochody i inne dobra elektroniczne dla zachodniej, głównie dla zachodniej Europy. Jakby te trzy mity właśnie dzisiaj chciałbym obalić. A przynajmniej pokazać wam, że rzeczywistość jest bardziej złożona. I wyglądały one inaczej. I zaczniemy od tych naszych dwóch wesołków na tym zdjęciu. Pamiętacie ich z ostatniego wykładu. Edward Gierek, wtedy przewodniczący Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli główna osoba w państwie, choć formalnie nie posiadająca wielkiej władzy. I Piotr Jaroszewicz, czyli premier rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tak jak wiecie, przyjmują władzę w grudniu, pod koniec grudnia 70 roku. W 71 roku uspokajają nastroje społeczne, wycofują podwyżki. Po czym ma miejsce takie wydarzenie, które nazywa się szóstym zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I ten zjazd odbywa się pod takim sławnym hasłem, aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. I na tym zjeździe Gierek i Jaroszewicz będą mówić o tym, że Polska ma stać się 10. gospodarczą potęgą świata, że Polskę będziemy unowocześniać, właśnie będziemy budować nowe zakłady i Polska będzie doganiać kraje Zachodu. I samo w sobie nie jest takim głupim pomysłem, bo bardzo podobnie mówią na przykład w tamtym momencie w Hiszpanii, gdzie jeszcze żyjący dyktator Franco rozpoczyna pewne reformy gospodarcze. Podobnie też mówią w Korei Południowej. Natomiast są pewne bardzo duże różnice. Między innymi głównie ten wzrost ma się odbyć za pomocą kredytu. A mianowicie pomysł jest bardzo prosty. Zaciągamy kredyty na Zachodzie. No, ponieważ jest pewnego rodzaju odprężenie, nawiązaliśmy stosunki z Niemcami, całkiem też niezłe z Amerykanami, Francuzami. Gierek, gdy jeździ na Zachód, to bryluje, bo zna język francuski. No, w końcu był komunistą, zarówno we Francji, jak i w Belgii. W Belgii nawet ocierał się o taką wierchuszkę tamtejszej lokalnej partii komunistycznej w latach 40. I to, co oni proponują, żeby zaciągnąć te kredyty, za te kredyty postawić w Polsce przed fabryki i w tych fabrykach produkować rzeczy, które będą na tyle atrakcyjne dla Zachodu, że będzie można je znowu sprzedać i w ten sposób osiągnąć zysk. Czyli w pewnym sensie proponują coś bardziej podobne kapitalizmowi niż socjalizmowi, ale oczywiście to jest wszystko opatolone takimi hasłami socjalistycznymi. I sytuacja będzie wyglądała tak, że o ile gdy Gierek przejmuje władzę, czyli 31 grudnia roku 1970, zadłużenie Polski będzie wynosiło około 1 miliarda dolarów, to na koniec tego czasu, o którym będziemy dzisiaj mówić, to zadłużenie dojdzie już do praktycznie 9 miliardów. A już w okresie końca rządów Gierka to będzie prawie 24 miliardy. Jezus. I teraz wam powiem, jak myślicie, kiedy my te długi spłaciliśmy jako Polska? Niedawno. No już nie tak teraz, bo to był 2012 rok, a dokładnie udało się nam spłacić finalnie 29 października 2012. Czyli jakby ten długi będziemy spłacać aż do tej daty,
zaczynając z roku tak naprawdę 71 je zaciągać, no to mamy 29 plus 12, 41 lat spłaty tych długów. Będziemy je spłacać bardzo długo, ale też dlatego, że pomysł na to był od początku chybiony. Był od początku chybiony z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że Gierek zaciągał te kredyty na 5% w skali roku. No, czyli jak pożyczał miliard, to musiał w ciągu tego roku spłacić 50 milionów odsetek. Ale też zamierzał spłacać je na początku balonowo. Co to znaczy w ekonomii? To znaczy, że miał płacić same odsetki. Czyli na przykład brał ileś tam milionów, bo akurat na fabrykę słynnego małego Fiata, Malucha, to było 100-kilkadziesiąt milionów dolarów. To z góry zakładał, że tak naprawdę przez 8 czy 9 lat będzie spłacał tylko odsetki, a dopiero jak ta fabryka zacznie produkować dużo samochodów, to kredyt będzie spłacony. A no i tylko właśnie jakby nikt w PRL-u nie pomyślał o tym, że to nie jest coś, co jest dane na zawsze. Bo ten procent się może zmienić. To jest jedna kwestia. A drugie, to wszystko by było super. Tylko, no, weźmy sobie te pierwsze 8 miliardów. Jak myślicie, ile realnie z tych 8 miliardów poszło na rzeczywiste inwestycje? No, w procentach. Ile tych pieniędzy naprawdę wybudowano, wydano na to, żeby zbudować fabryki, które mają coś produkować? 30, 50, 25. No najbliżej właśnie jest w tej chwili Jakub, bo to jest mniej więcej około, to można się kłócić, spierać, około 23%. To są rzeczywiście inwestycje. Mniej więcej 20% pójdzie na żywność. No bo Gierek będzie chciał utrzymać pełne półki w sklepach, więc jak ich będzie brakowało, no to te pieniądze będą przesuwane z inwestycji, z fabryk na zakup żywności. Przez to będzie trzeba pouczać kolejne pieniądze, bo tych będzie brakowało. I dlatego ten dług tak będzie szedł w górę. Bo na tym właśnie zjeździe, gdzie on tak powiedział, że Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej, to oni zakładali, że oni na początku pożyczą może 2 miliardy. No, coś im się rypło, bo pożyczyli 8. Czyli mniej więcej właśnie 20% pójdzie na zakup jedzenia, a 60% na zakup surowców, ale w ramach tych surowców będą na przykład paszy dla zwierząt. Bo to jest takie, będzie taki element tej właśnie gospodarki księżycowej, gdzie na przykład uruchomi się wielki plan, żeby było dużo mięsa, czyli żeby wzrosło po głowie trzody chlewnej, czyli coraz więcej świń. Będą zachęty dla rolników, żeby te świnie mieli, będą budować państwowe chlewnie, ale jednocześnie nie zbudują fabryki paszy. Po czym się okaże, że no jak, no nie da się tych świn wykarmić chlebem i ziemniakami i trzeba tę paszę sprowadzić z zachodu. Więc trzeba będzie kolejne dolary z inwestycji przesuwać na import paszy. No bo jeżeli zabraknie jedzenia dla świn, to trzeba będzie je zażnąć. I w kolejnym roku będzie problem z brakiem mięsa w sklepach. Więc w pewnym sensie od początku ten plan być może na papierze dobry i mający sens, bo rzeczywiście podobne plany, tak jak mówiłem, miały w tym czasie Hiszpania czy Korea Południowa. No i akurat się udało. Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie. Był właśnie skażony tymi dwoma założeniami. Pierwszy, że nie był realizowany konsekwentnie, bo pieniądze zostały przeznaczone w dużej mierze na coś innego. A po drugie, zakładał praktycznie niezmienność tego kosztu kredytowania. Oczywiście można było tak się spodziewać, bo mniej więcej przez całe lata 60. na Zachodzie te stopy procentowe były stałe. Ale to, że coś jest stałe 10 lat, nie znaczy, że będzie stałe kolejne 10. I już bardzo szybko, bo mniej więcej koło roku 75. Gierek i inni rządzący komuniści mieli się o tym przekonać. Ale tymczasem było bardzo wesoło. Bo wiecie, te
pieniądze zaczęły być inwestowane. Pierwsze rzeczywiście dokończyli elektryfikację kraju wszędzie, w sensie na początku 80. prąd rzeczywiście zaczął docierać wszędzie. Zbudowano kilka wielkich elektrowni. Największą z nich był Chatów. I przy okazji taki jeden mikromit, który możemy obalić. No jeżeli chodzi o jakość powietrza, tak jak ono wygląda w tej chwili i to ile węgla Polska musi zużywać, no to za to możemy podziękować właśnie towarzyszowi Gierkowi. Ponieważ postawił, zbudował całą polską energetykę na wielkich elektrowniach spalających węgiel. Dodatkowo jeszcze w miastach budowano wielkie elektrociepłownie, które właśnie tym węglem miały grzać duże miasta. Jakby zupełnie inną dyskusją jest, czy to miało sens, czy trzeba było robić inaczej, ale tak naprawdę nie zostawił wyboru przyszłym pokoleniom. Ponieważ dopóki mamy te wielkie elektrownie węglowe i one produkują praktycznie 90% naszego prądu i ciepła w miastach, to nie mamy innego wyjścia niż spalać ten węgiel. Więc jakby do dzisiaj ponosimy w kwestii czystości powietrza i zanieczyszczeń konsekwencje tamtej decyzji. W tamtym momencie kraje generalnie w Europie, takie jak na przykład Francja czy Niemcy, zaczęły raczej iść w kierunku atomu. I w latach 70. pobudowały elektrownie atomowe. Dzięki czemu nie były uzależnione od wydobywania i spalania węgla. Ale tak jak mówię, to jest zupełnie inna dyskusja, czy w Polsce wtedy powinno się było budować elektrownie atomowe. Bardziej chodzi o to, o zrozumienie, jaka jest konsekwencja tej decyzji. Że trzeba ten węgiel dalej kopać i palić, dopóki nie zbudujemy innych elektrowni. Kolejna kwestia to chcieli też rozwiązać komuniści problem mieszkaniowy. No bo tych mieszkań brakowało. W związku z czym zakupili na zachodzie, głównie to była Francja, też częściowo Szwecja i Niemcy, technologię budowy bloków z wielkiej płyty. Czyli duże, powstały przy każdym większym mieście fabryki domów, ich było kilkanaście i z tego zaczęto budować osiedla. W tym zdjęciu widzicie Teofilów w Łodzi. To jest taki klasyczny 30-tysięcznik. Po prostu były z góry przygotowane centralnie projekty. To było osiedle, które miało mieć 30 tysięcy mieszkańców. Takie duże bloki 11-12-piętrowe, mniejsze bloki 5-6-piętrowe. I generalnie to była koncepcja jakby takiego zamkniętego miasta. Bo to miało być wszystko. Sklepy, szkoły, niezbędne instytucje. Generalnie chodziło o to, żeby w pobliskiej odległości od fabryk postawić po prostu takie osiedle i tam sobie mieć takie małe 30-tysięczne miasteczko. Oczywiście kościołów to miało nie być. I wszystko było piękne, tylko poza postawieniem bloków niewiele więcej zrobiono. I na przykład takie osiedle jak Bemowo w Warszawie, taki właśnie typowy 30-tysięcznik, no to miał jedną szkołę pod koniec lat 70. Więc dzieciaki się w tej szkole nie mieściły. Nie było tam żadnej apteki, a sklepy wystarczyły na zaopatrzenie może 5-6 tysięcy ludzi z 30 tysięcy. Po drugie, budowano te bloki w bardzo głupich miejscach, na przykład tutaj Wrocław i Kozanów, bardzo fajny przykład. Polder zalewowy, którego Niemcy nie zabudowują przez 200 lat, zostaje zabudowany właśnie takim 30-tysięcznikiem. Przez co już dwa razy była tam powódź i za każdym razem, gdy podnosi się wodę na Odrze, mieszkańcy tych bloków po prostu mają serce w kieszeni. No bo tak budowano. I wreszcie najbardziej dumna budowla socjalizmu, czyli Ursynów, to jest największe osiedle. W sumie zbudowane dla 150 tysięcy ludzi. I rzeczywiście te 150 tysięcy ludzi tam mieszka. Natomiast jakie są tego koszty? No przede wszystkim wszystkie te osiedla się bardzo degenerują. To są miejsca, które być może teraz są w dużo lepszym stanie niż był jeszcze kilkanaście lat temu. Ale generalnie na przykład Teofilów w Łodzi to jest największe miejsce największej przestępczości. Miejsce o największej biedzie, o największej ilości dramatów społecznych. A po drugie, jak zostaliśmy skazani na taki krajobraz. Bloków z wielkiej płyty, które ciężko ogrzać, źle się w nich mieszka,
ludzie są w nich przemęczeni po prostu, ponieważ są albo niedogrzane, albo zbyt, jest z nich zbyt gorąco w ciepłych miesiącach. A wreszcie też one jakby dezintegrują społeczność, ponieważ często są tak skonstruowane, że ciężko w ogóle nawiązywać relacje z innymi ludźmi. Chociażby słynne windy, do których może wchodzić maksymalnie 4-5 osób. Są to po prostu miejsca niewygodne do życia. No niestety zbudowano ich łącznie prawie milion za czasu Gierka. I co ciekawe, zrobiono to również nieefektywnie. Bo na przykład Francja, w momencie, w którym ruszyła z takim projektem w latach pod koniec lat 60., żeby poradzić sobie z chwilowym brakiem mieszkań, no to budowała takich mieszkań 600 tysięcy rocznie. Gdzie my zbudowaliśmy milion przez 10 lat. Nawet mimo tego, że kupiono tą technologię na Zachodzie i praktycznie wdrażano tak samo jak we Francji, nie udało się tych celów zrealizować. Pewnie pójście bardziej dostosowane do polskich warunków budownictwo byłoby czy bardziej efektywne, czy te, z tymi blokami byłoby co robić. Bo no nie wiem, czy wiecie, inżynierowie, którzy je konstruowali, zakładali, że one powstają maksymalnie 60 lat. Te 60 lat właśnie mija. Co będzie z nimi w najbliższych 20-leciach, tego nikt nie wie. I pojawił się też symbol tamtych czasów, mały Fiat, którego zaczęto sprzedawać w 1973 roku. To jest samochód, który zna każdy Polak, praktycznie każdy Polak starszy niż 30 lat nim jeździł. Wielu też go miało. Zbudowaliśmy ich prawie 3 miliony i w sensie czysto ekonomicznym był to jeden z nielicznych projektów, który naprawdę wyszedł. W sensie zbudowano i sprzedano na Zachód oraz do krajów afrykańskich czy Ameryki Południowej na tyle dużo tych maluchów, że inwestycja się spłaciła. Teoretycznie państwo polskie na tym zarobiło. No ale tutaj właśnie wchodzi ta kwestia montowni. No bo jak to wyglądało? No tak jak często wygląda jeszcze do dzisiaj. Od Włochów zakupiono wszystko. W sensie to, jak ma wyglądać fabryka w Bielsku-Białej, a potem Tychach. To, jak ma dokładnie wyglądać ten samochód. Z jakich części ma być wyprodukowany. Wszystko zostało jakby przywiezione z Włoch i podane na talerzu. Efekt tego jest taki, że po prostu produkowaliśmy go prawie 25 lat. Gdzie na przykład Włosi produkowaliby go 5 lat, po czym stworzyliby inny model, bardziej nowoczesny, po kolejnych 5 latach kolejny model, inny, jeszcze bardziej nowoczesny i pewnie, no pewnie jakbyśmy patrzyli na ich odpowiedniki w tym czasie, to im się on zmienił 5 razy. Ale dlaczego? Bo nie byli tylko montownią, tylko rzeczywistą innowacją, tworzeniem czegoś. Przez to, że Gierek właśnie tak postępował i komuniści w tamtym czasie, że kupowali tą technologię, w ogóle bardzo mocno upada myśl techniczna w Polsce. Jak patrzycie na dane wynalazków zgłaszanych w roku 69, a 79, to spadek jest prawie 10-krotny. Inżynierowie, którzy mogliby zajmować się właśnie tworzeniem nowych technologii czy pomysłów, albo marzą o wyjeździe z Polski, albo marnują swój talent na jakiś pierdołach. Tudzież na przykład na przerabianiu tego projektu malucha, żeby jednak wymienić jakąś część, bo nie można jej akurat dostać. I to właśnie jest robienie z kraju montowni, czyli coś, co rzeczywiście było też dalej w roku 90. Nie wiem, czy wiecie, na przykład 68 rok w Warszawie stwarzają prototyp polskiej zmywarki. Czegoś, czego na przykład jeszcze nie ma tak naprawdę mocno na Zachodzie. No ale ten prototyp nigdy nie wejdzie do produkcji, ponieważ w zakładach, które mogą go produkować, będą produkować lodówki i pralki na licencjach zachodnich. Także ten sposób postępowania zabija po prostu innowacyjność i rozwój techniczny na długie lata.
I co ciekawe, no dalej tak w Polsce często postępujemy, bo pewnie pamiętacie euforię lat 90. czy początku tego wieku, kiedy jakaś firma zagraniczna otwiera kolejną montownię. To się nawet nie powinno nazywać fabryką, bo są po prostu montownie. To jest tylko miejsce, gdzie ma wejść nisko opłacany robotnik i skręcić według stworzonego w innym kraju modelu jakieś urządzenie. Dla kraju to nie przynosi nic, poza tymi miejscami pracy tych ludzi. A wręcz odwrotnie, nawet zabija naszą innowacyjność, ale tak naprawdę zrobiliśmy to sami. Sami w sensie rządzący Polską komuniści w latach 70. Jest jedna rzecz, która też tymczasem towarzyszy, to wielkie sukcesy sportowe. To akurat jedna rzecz, która się udała. A, przepraszam. To akurat na zdjęciu drużyna Orłów Górskiego, która na Mistrzostwach Świata w 1974 roku w piłce nożnej zajmie trzecie miejsce. Wtedy było też wiele innych sukcesów, m.in. mistrzowie świata w siatkówce, drużyna Wagnera i olimpiady tamtego okresu, czyli Monachium i Montreal 72-76 rok, to jest najwięcej medali zdobytych w historii. Oczywiście władze komunistyczne, może pamiętacie, albo kojarzycie z poprzednich wykładów, chciały ze sportowców zrobić tych nowych bohaterów, tych nowych przewodników pracy. I stwarzano im tak dobre warunki, że byli w stanie rzeczywiście konkurować ze sportowcami z Zachodu. Zwłaszcza na olimpiadzie, gdzie teoretycznie mieli startować amatorzy. No i to byli amatorzy, bo działa ten mechanizm myślony w latach 50., że na przykład no, ci piłkarze, wielu gra w Górniku Zabrze, więc oficjalnie jest górnikami. Pracują w fabryce Wieczorek, w fabryce Manifest Lipcowy. Idą do tej kopalni raz w miesiącu, popisać listę obecności i wziąć wynagrodzenie, po czym cały miesiąc dzielnie trenują w zespole Górnika Zabrze. I ten sposób, trochę obchodząc przepisy, udaje się stworzyć bardzo dobre drużyny. Faktem, że jest też dużo talentów w tamtym czasie. I rzeczywiście ten rozwój sportu jest później już raczej niespotykane. My do wielu dyscyplinach już nigdy nie osiągniemy takiej pozycji jak wtedy na początku lat 70. To, co też umożliwia w tamtym momencie władza, to otwiera się bardziej na zagranicę. Bo od 72 roku jest dużo łatwiej wyjechać na zachód, jeżeli ma się pieniądze, a o początku 73 każdy, kto na milicji dostanie taką pieczątkę, no praktycznie dostają prawie wszyscy, może swobodnie podróżować po wszystkich tak zwanych demoludach, czyli Czechosłowacji, Węgrzech, NRD, tej Niemieckiej Republice Demokratycznej, Bułgarii i oczywiście Związku Radzieckim. I rzeczywiście mnóstwo Polaków rusza, część wyjazdów ma kwestie jako cel turystyczne, część to są po prostu wyjazdy handlowe. Ludzie biorą to, czego w Polsce jest nadmiar i jadą do innych krajów, żeby wymienić i handlować. Jeżeli chodzi na przykład o Węgry, to w ogóle rusza, bo tam jest niższy kurs dolara, to ma nawet miejsce zorganizowany po prostu przesył dolarów z Węgier, gdzie wywozi się do Węgier produkty, które tam są popularne, na przykład kożuchy czy kryształy. Sprzedaje, kupuje na miejscu za forinty dolary, które mają na czarnym rynku niższy kurs niż w Polsce i przywozi do Polski z zyskiem. No i generalnie tak właśnie to wygląda, że nawet jadąc na wakacje, obywatel PRL-u zmienia się w handlowca, który kombinuje, jak na tej podróży zarobić. Bo do tego zmuszają go mimo wszystko okoliczności. Na to jeszcze nadchodzi propaganda, ponieważ właśnie wtedy władza stwarza taki wzór dobrego obywatela. Jest nim właśnie ten tragiczny serial propagandowy, czyli 40-latek, gdzie właśnie inżynier, przyjmijcie mi jego nazwisko, inżynier Karbowski buduje trasę WZ w Warszawie, później bloki z wielkiej płyty, wiecie, dostaje tego malucha, może pojechać na wczasy do Bułgarii albo nad Balaton. Czyli jakby
ma wszystkie te benefity i plusy bycia lojalnym obywatelem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatni. To jest ta propaganda, ale jednocześnie ta gospodarka księżycowa czasami dosięga absurdu. To żyjątko, które widzicie, nazywa się Krylem. Jest to skrupia, który zamieszkuje Morze Polarne. I na co wpadają nasi genialni komuniści? No, ponieważ tego mięsa ciągle jednak brakuje, jest trudno, no, trzeba te pasze z zachodu sprowadzać. Wymyślałem taki projekt, na który naprawdę idą grube miliony dolarów. Otwierają bazę polarną imienia Arctowskiego. Budują w stoczniach polskich specjalne trawlery, czyli statki takie do połowu, właśnie tych skorupiaków. Na to idą grube pieniądze. Te statki mają łowić tego kryla i przywozić do Polski. Dwa zakłady otrzymują mięsny taki projekt, żeby zbudować maszynę, która będzie oddzielała tą skorupkę od tego mięsa, żeby później z tego produkować takie produkty mięsne, które uzupełnią stoły Polaków i pomogą nam się uniezależnić od braku tego mięsa. No co się wydarzy, te, nie wiem, czy licencja, te maszyny gdzieś kupili, kto ich nie zrozumiał, no ale te maszyny nie działają. Nie da się oddzielić dobrze mięsa od tej skorupki, no w związku z czym pieniądze idą w błoto. I kryl na polskie stoły nie trafi. No my się teraz tego śmiejemy, no ale właśnie takie inwestycje budują ten dług. Cały czas. A, no i oczywiście tym wszystkim Gierek nie zapomina o swoich. I wspólnie z Jaroszewiczem i innymi, całą wierchuszką partii, tworzą coś takiego, co później nazwiemy nomenklaturą. A mianowicie ustalają trzy bardzo ważne rzeczy. I to wszystko będzie się działo właśnie po tym zjeździe partii w 72 roku. Pierwsza kwestia. Podniosą pensje wybranych urzędników partyjnych. Stworzą jakby podział wewnątrz samej partii. Będą wyżsi urzędnicy partyjni i reszta członków. Oczywiście tych urzędników partyjnych będzie całkiem sporo, bo ich liczba pod koniec rządów Gierka, pod koniec lat 70. osiągnie prawie 500 000 ludzi. I te 500 000 później dostaną specjalne przywileje emerytalne. Będą mieli dużą wyższą emeryturę niż wynika z wtedy istniejącego tylko systemu emerytur. Dodatkowo te wyższe emerytury obejmą nie tylko ich, ale również ich dzieci, wnuki, rodziców, rodzeństwo, a także w pewnym momencie, no tak, też dzieci rodzeństwa. W ten sposób zostanie stworzona nowa klasa społeczna, którą właśnie będziemy nazywać nomenklaturą. Ludzi uprzywilejowanych przez bycie w ramach partii na trochę wyższych stanowiskach. No później trzeba będzie jeszcze dodatkowo to wesprzeć, no bo wiecie, tych ludzi jest coraz więcej, stanowisk brakuje. No więc Gierek podzieli Polskę z 17 na 49 województw, żeby stworzyć dla nich stanowiska, które dadzą im to miejsce w systemie nomenklatury. Ja nie wiem, czego się śmieć, jest tragiczne. Jest tragiczne, bo to są kolejne pieniądze zmarnowane. Trzeba zbudować nagle 1749 urzędów. To jest, wiecie, trzy razy więcej, tak? Dobrze mówię, no prawie trzy razy więcej. Trzy razy więcej stanowisk, trzy razy więcej budynków, trzy razy więcej kierowców, trzy razy więcej wydatków na administrację. Ale tak właśnie zostanie stworzona nomenklatura. Szacuje się, że mniej więcej na koniec lat 70. ich jest 3 miliony. Ich jest 3 miliony. Członków partii też jest praktycznie 3 miliony. Oczywiście nie wszyscy członkowie partii są w nomenklaturze. Z tych 3 milionów członków partii tak naprawdę w nomenklaturze właśnie jest jakieś 500-600 tysięcy. Zresztą to są zwykli członkowie partii. W tym momencie głównym sposobem robienia kariery w Polsce jest wejście do nomenklatury. A jej symbolem staje się, takim dla ludzi, staje się niejaki czerwony książę. To jest Andrzej Jaroszewicz, syn premiera Piotra Jaroszewicza,
który zostaje zatrudniony w fabryce samochodów osobowych w Warszawie, czyli w słynnym Żeraniu. I tam ma zarządzać takim jakby sekcją rozwojową, ale jednocześnie rajdową. Specjalnie dla niego zakłada się drużynę rajdową. Sprowadza z zachodu samochody sportowe, m.in. najnowocześniejsze Lamborghini, którym Czerwony Książę będzie rozbijał się po polskich drogach. Dla tej nomenklatury powstają, prawie wszyscy studiują, specjalne kluby studenckie, którymi zresztą oni zarządzają i tam uczą się, jak prowadzić biznesy. Co bardzo im się przyda, gdy nomenklatura będzie się uwłaszczać w latach 80. Czyli po prostu zagarniać majątek państwowy dla siebie. O tym też powiem więcej na kolejnych wykładach. Przywileje nomenklatury obejmują też zakupy w lepszych sklepach, dostęp do talonów. Mówicie, żeby kupić takiego malucha, trzeba było mieć talon. To nomenklatura te talony dostaje. Mają też dostęp do dolarów. Są pierwsi kolejce w przyjęciu na studia. Generalnie tworzy się specjalną kastę społeczną, która ma wspierać partię, podzięce za przywileje i bogactwo. Dla wyższej warstwy nomenklatury tworzy się też specjalne miejsca wypoczynku, na przykład tak zwane państwo arłomowskie. A mianowicie w Bieszczadach, dookoła ośrodka w Arłomowie, tworzy się wielki teren, to jest 120 km toczone płotem, gdzie żaden człowiek nie ma wejścia. Na tym terenie i dookoła utrzymuje się specjalne stada dzikich zwierząt. Jak to mówią miejscowi, świnie gierka, czyli dziki. Oraz jelenie. Przygotowane specjalnie po to, żeby przyjeżdżający dygnitarze komunistyczni, a także goście z zagranicy mogli pojechać sobie na polowanie. Miejscowi ludzie żyją generalnie w strachu, czy przypadkiem na przykład na ich pole nie będą te świnie gierka, no bo zjedzą całe uprawy, a przeganiać ich nie wolno. Bo zaraz przyjadą wopiści albo ubecy i będzie duży problem. Powstaje po prostu takie specjalne państwo w państwie. Tylko i wyłącznie po to, żeby wyżsi członkowie nomenklatury mogli sobie przyjechać na polowanie. A także zaprosić Breżniewa i innych dygnitarzy komunistycznych. Wreszcie tworzy się specjalną kuźnię kadr, żeby umożliwić jednak wejście do tej nomenklatury. I w tym właśnie czasie gierkowskim, lata 72, 73, wszystkie te istniejące organizacje młodzieżowe, takie jak młodzież, jak Związek Młodzieży Polskiej, czy Związek Młodzieży Wiejskiej, dopisują sobie do swojej nazwy literkę S, że to są teraz socjalistyczne związki, i jednoczą się jako jeden wielki Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, w którym można uczestniczyć aż do 35 roku życia. A dlaczego? No, żeby zarządzali nim po prostu już troszkę starsi towarzysze partyjni, dla których jest to przepustka do wielkiej kariery. I w tamtych czasach do tego związku wchodzą i zaczynają tę karierę takie postacie jak Jerzy Szmajdziński, Józef Oleksy, Jerzy Jaskiernia, Włodzimierz Cimoszewicz, Aleksander Kwaśniewski i Włodzimierz Czerzasty. Są to postacie, które będziemy znali później w polityce lat 90. i początku XXI wieku. Później szli premierzy, prezydenci, posłowie, osoby, które będą pełnić najwyższe urzędy nie tylko jeszcze w PRL-u, bo część z nich będzie nawet ministrami jeszcze w latach 80., ale zwłaszcza już teoretycznie w wolnej Polsce. I takie ciekawe zdjęcie, lata 70., czy na środku gierek, dookoła tłum działaczy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, czy rozpoznajecie pana po prawej stronie gierka? Okej. Nie rozpoznajecie, no troszkę się zmienił, to fakt. Czy poznajecie pana po lewej stronie gierka? Kwaśniewski. No tam Cimoszewicz, tak. Cimoszewicz chyba, tak? Po prawej. No nie, nie Cimoszewicz. Czarzasty!
dzisiaj mimo wszystko wicemarszałek Sejmu. Przewodniczący SLD i jeden z głównych polityków partii, która się, czy bloku wyborczego, który się nazywa Lewica. I ma w tej chwili dość sporo posłów w naszym Sejmie. No jak widać, swoją karierę dobrze przygotowywał w latach 70. Jeszcze lepiej przygotowywał się ten drugi gościu, czyli Kwaśniewski, no, który przez, jakby nie było, 10 lat był prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej w latach 95-2005. I on w ogóle jest takim super przykładem, jak to wtedy trzeba było zrobić, jako taki ZSM-powiec. No bo co Kwaśniewski robi? Działa na studiach w Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, idzie wyżej i potem jest pora na kolejny krok, ponieważ sam nie jest z tak mocnej i dobrej partyjnej rodziny, to wyszukuje sobie odpowiednią żonę. I jego wzrok pada na Jolantę, której tata jest pułkownikiem Wojsk Ochrony Pogranicza, wcześniej w Wojsku Polskim, zasłużonym przy okazji akcji Wisła. Pani pamiętacie, 47 rok, wysiedlenia Ukraińców, Łemków i Bojków z Bieszczad. Wtedy się bardzo zasłużył. Później na latach 50. był wysyłany w ramach wojny w Korei jako jeden z obserwatorów z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Także jest to zasłużony towarzysz partyjny, budowniczy Polskiej Ludowej. I właśnie jego córkę pan Kwaśniewski sobie bierze za żonę pod koniec lat 70. Dzięki czemu może też wejść do nomenklatury i jest wkrótce awansowany. O tym, co tacy ludzie będą robić w latach 80. i jak skorzystają na właśnie o uwłaszczeniu i późniejszych czasach, opowiem na kolejnych wykładach. No w każdym razie pani Jolanta próbuje zostać sędziną. No nie udaje jej się, mimo wszystko jakieś podstawy trzeba mieć, są egzaminy, przez te egzaminy nie przechodzi. Ale bardzo później bardzo szybko zacznie działać w tzw. spółkach polonijnych. W momencie, w którym ludzie zarabiają w Polsce około 5-6 tysięcy złotych, jej zarobki oscylują około miliona miesięcznie, ponieważ pracowała w firmie, która... No, spółka polonijna, opowiemy na kolejnych wykładach, generalnie chodziło o to, że była to pewna operacja powiązana i ze szubami specjalnymi, i właśnie tą nomenklaturą, po to, żeby utworzyć legalnie działający biznes prywatny w Polsce, który sprzedawał biżuterię do Związku Sowieckiego. Tam były grubsze przewały o tym w przyszłości, a w każdym razie dorabiają się, żyją na odpowiednim poziomie. Później, tak jak wiecie, Aleksander Kwaśniewski zostaje na początku szefem przewodniczącym SLD, czyli tej partii, która się narodzi bezpośrednio z PZPR-u, z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1995 roku wygra wybory prezydenckie, 5 lat później to powtórzy. A to jest zawsze dobrze i warto dobrze pamiętać, gdzie zaczynał ZSMP. Jeden z tych młodych, którzy właśnie do tej nomenklatury chcieli się wbić. Jak mówiliśmy, że z tym innowacyjnością było słabo, tam też była taka kwestia, że my trochę z góry się skasowaliśmy jako kraj decyzjami komunistów na opóźnienie technologiczne. Ponieważ gdy kupowaliśmy technologię z zachodów, z krajów kapitalistycznych, zachodniej Europy, z Ameryki, to oni nie sprzedawali tego, co było najnowsze. Już w latach 50. zachodnia Europa z procesu pracy z Ameryką, a później dołączyła do tego też Japonia i inne kraje Azji, utworzyli takie coś, co się nazywało COCO. To była taka komisja, która oceniała każdą sprzedaż technologii do krajów Związku Sowieckiego i jego popleczników. I decydowała, czy ta technologia jest już na tyle tak naprawdę mało aktualna, że można ją sprzedać bez ryzyka na tym krajom bloku wschodniego, socjalistycznym. Więc od razu, na samym początku do Polski trafiały dużo bardziej przestarzałe technologie. No, mimo wszystko były one trochę bardziej zaawansowane niż technologie posiadane w Polsce, ponieważ ich po prostu nie rozwijano. Ale była taka jedna dziedzina, która
nie dostawała licencji, ale najlepsze możliwe produkty z Zachodu. I na przykład ZOMO w czasach Gierka wyposażono w nowoczesne hełmy, plastikowe tarcze, długie wzmacniane pałki, nowoczesne japońskie armatki wodne i najlepszy z możliwych sprzęt do tłumienia demonstracji, jaki na świecie istniał. Na to pieniądze były. Dodatkowo zaangażowano naprawdę miliony w rozpoczęcie budowy czegoś, co istnieje do dzisiaj, co znamy do dzisiaj, a co się nazywa PESEL. To była największa inwestycja informatyczna w czasach komunizmu, ponieważ wykorzystując miliony zakupiono najnowocześniejsze komputery na Zachodzie, głównie z takiej marki niemieckiej Siemens. Ale o co tak naprawdę chodziło? Zaczęło się wszystko od takiego systemu, który dostał roboczą nazwę Magister. Projekt oczywiście powstał w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Służbie Bezpieczeństwa. Na początku 1973 roku zlecono, żeby w każdym zakładzie pracy każdy człowiek z wyższym wykształceniem wypełnił specjalną 6-stronicową ankietę. I w ten sposób w parę miesięcy zebrano dane 670 tysięcy ludzi, którzy wtedy posiadali w Polsce wyższe wykształcenie. Na podstawie tych danych zbudowano system Magister, który był pierwszym jakby tym poziomem systemu PESEL. System był bardzo nowoczesny. Na tych dobrych komputerach wyszukiwanie pełnej informacji o jednym człowieku zajmowało tylko 8 sekund. W 8 sekund od naciśnięcia guzika był gotowy pełen raport. Do raportu dodano różne dodatkowe informacje i znaczniki, ale generalnie chodziło o to, żeby móc wyszukiwać ludzi do inwigilowania, a dokładniej do stwarzania tych tajnych współpracowników. Przede wszystkim ludzi o trochę może niższym statusie materialnym, którzy mają aspiracje materialne, którzy powiększają rodziny, tak żeby mogli w każdym środowisku bardzo szybko wyszukać osobę, którą można potencjalnie zwerbować jako agenta. Bo na przykład coś się zaczyna dziać w jej zakładzie pracy, albo pracuje tam ktoś inny, kogo obserwują. Więc ten system Magister tak naprawdę miał po prostu pozwolić szybko wyszukać potencjalnych agentów. Na bazie Magistra stworzono system PESEL. A później w ogóle jeszcze tam 18 różnych systemów. Generalnie to był wielki zbiór informacji wywiadowczych o osobach. Przepraszam, no było w sumie jeszcze dodatkowo 27 tajnych systemów, w którym był budowany PESEL, w tym 8 takich sztandarowych, ściśle tajnych. Tam na przykład był system właśnie rejestracji osób inwigilowanych, on się nazywał CROSS. Do końca lat 80. w nim będzie ponad 3 miliony osób, o których państwo komunistyczne zbierało informacje. I też specjalny system Jodła. To były osoby duchowne i osoby z nimi połączone. Jodła miał służyć do przygotowania ataków i prowokacji na Kościół Polski. Co dokładnie w nim było, nie wiemy, ponieważ akurat akta Jodła zostały w całości usunięte z pamięci komputerowej, a wszystkie papierowe dokumenty spalone w roku 89 i 90. Natomiast samo to, że władza potrafiła zainwestować tak duże pieniądze i środki, żeby stworzyć nowoczesny system komputerowy, który tak naprawdę był usługiwany przez SB, przez Służbę Bezpieczeństwa i tworzony na jej potrzeby, oficjalnie się mówiło, że chodzi o to, żeby mieć jakby wszystkich obywateli w jednym miejscu, żeby ułatwić procedury administracyjne. No, tak było oficjalnie, ale prawdziwym celem powstania tego wielkiego systemu PESEL, który był najnowocześniejszy w krajach komunistycznych i bardzo długo zachodnia Europa nic takiego nie miała, a w wielu krajach do dzisiaj nie ma, było po prostu po to, żeby lepiej inwigilować społeczeństwo i utrzymywać je pod kontrolą. Ponieważ w tamtym momencie
władze komunistyczne zaczynają działać, przynajmniej w teorii, trochę mniej brutalnie, ale też bardziej podstępnie niż wcześniej. Bo na przykład kwestia stosunków z Kościołem. Pamiętacie 66 rok, aresztowanie obrazu na Jasnej Górze. 6 lat, w którym przez Polskę wędrują puste ramy w ramach peregrynacji świętego obrazu. W 72 roku odważni ludzie Kościoła wywożą ten obraz pokryjomu z Jasnej Góry. Kilka dni później w Radomiu ma miejsce pierwsza msza z tą kopią świętej ikony poświęconą przez papieża. Służba Bezpieczeństwa chce interweniować, zatrzymują ich najwyższe władze państwowe, które nie chcą zaogniać sytuacji w Kościele, ale są tego pewne konsekwencje. Ponieważ bezpośrednio parę miesięcy po tych wydarzeniach w ramach Służby Bezpieczeństwa i Departamentu IV, który właśnie ma zajmować się Kościołem, powstanie sekcja D. Sekcja D, później tam zmienią jej nazwę, ale generalnie to będą ci, którzy będą wykonywali najbardziej brutalne i też zabójcze akcje wobec polskiego Kościoła. Mordercy księża Popiełuszki i 8 innych księży w latach 80. oraz autorzy największych prowokacji i zbrodni dokonanych po prostu na polskim kościele przez komunę, to właśnie będą funkcjonariusze tej specjalnej grupy. Jak widać, że ta akcja walki z Kościołem będzie kontynuowana i to mocno, ale też jest ku temu ważny powód, bo powoli dorasta to dziedzictwo wielkiej nowenny prymasa Wyszyńskiego. I Kościół i Krzyż stają się rzeczywiście symbolem wolności. A mniej więcej właśnie od początku rządu Gierka, kiedy jest trochę mniejsze ryzyko, bo jak widać po tej sytuacji z obrazem, nie zaczną od razu strzelać i aresztować, Kościół i osoby i księża zaczynają wspierać takie pierwsze ruchy i próby opozycji. I to są takie dwie postacie, o których później jeszcze mocno usłyszymy, które wykonują wielką pracę i będą wsparciem dla społeczeństwa. Pierwszy to jest ksiądz Czesław Sabłowski. Nie mam jego lepszego zdjęcia z tych czasów. Tu jest ten młody, niski ksiądz, akurat w czasie wizyty prymasa Wyszyńskiego w jego parafii. Tworzy pod Warszawą takie miejscowości Zbrosza Duża coś niezwykłego. Organizuje filmy z zachodu, które zaczyna puszczać na nielegalnych projekcjach. Tworzy jakby takie niezależne kino w swojej parafii. W 71 roku jeszcze. Musi w jakimś czasie przestać, ponieważ zostaje zatrzymany. Chcą go skazać na karę więzienia. Tam jest duże wsparcie prymasa Wyszyńskiego, rektorów katolickich. Dostaje wyrok w zawieszeniu. I to przestaje. Działalność kino wstrzyma aż do roku 80. Ale zaczyna sprowadzać książki, zaczyna sprowadzać z zachodu publikacje, gazety. Praktycznie cała Warszawa, inaczej myśląca, całe budzące się środowisko niepodległościowe jest w dużej właśnie mierze zaopatrywane przez tego księdza z podwarszawskiej wsi, który jeszcze bardzo mocno się zasłużył w 80. Zresztą też będzie raz pobity przez nieznanych sprawców. Ledwo idzie z życiem, już w latach 80. Drugą taką postacią, tu widzimy ją na zdjęciu razem z wtedy jeszcze kardynałem Wojtyłą, jest ksiądz Franciszek Blachicki. I to jest niezwykła postać, bo to jest człowiek, który w wieku 20 lat trafił do Oświęcimia. I ten Oświęcim przeżył. W obozach niemieckich był aż do końca wojny, do 1945 roku. Tam też nawrócił się i później dostąpił powołania, został księdzem. W latach 50. on rusza z tak zwaną krucjatą przeciwko alkoholizmowi. Zaczyna jako taki pierwszy działacz społeczny poważnie z tym alkoholizmem walczyć. Na początku lat 60. komuniści mu tego zakazują, rozwiązują jego organizację. I on w latach 70. tworzy coś, co na początku będzie się nazywało Ruch Światło Życie. Byłam w nim. Tak.
To jest coś, co my zapamiętaliśmy jako oaza. Wow. Zacznie jeszcze po końcu lat 50. to są bardziej wyjazdy dla ministrantów. W latach 70. odważy się, żeby organizować naprawdę duże i długie wyjazdy rekolekcyjne, spotkania oazowe w całej Polsce. W ten sposób jakby też i ta wielka nowenna i to przesłanie niepodległościowe będzie też trafiało do młodych ludzi. Później jego historia też będzie w tym sensie tragiczna, ponieważ w czasie, gdy stan wojenny wybuchnie, ksiądz Blachnicki będzie na zachodzie i tam już zostanie. Ostrzegają go, że powrót do Polski może być dla niego po prostu niebezpieczny. Też jest już starym i schorowanym człowiekiem. Umrze w Niemczech w 1987 roku. W bardzo dziwny sposób. IPN nie był w stanie ustalić, czy był to też zamach służb komunistycznych. Ale są pewne poszlaki za tym stojące. W jego środowisku było dwóch agentów, tam w Niemczech. Wśród takich najbliższych osób, które nimi się opiekowali. A przebieg choroby, ostatnie dni i to, co było po chorobie, już jakby po śmierci ze zwłokami, może świadczyć o jakimś typie zatrucia. Także nie jest w stanie tego IPN w żaden sposób udowodnić, ale bardzo możliwe, że jego też dopadli mordercy z sekcji D 4 Departamentu Służby Bezpieczeństwa. I wtedy też dzięki działalności Kościoła będzie uruchomiona taka pierwsza akcja, powiedziałbym, takiego ogólnopolskiego sprzeciwu, która wyjdzie poza takie wąskie środowiska literatów, studentów, czyli to, co mieliśmy wcześniej, mniej więcej w latach 60. Bo w październiku 71 roku wybuchnie w Opolu bomba w auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Tego dnia ma tam się odbyć Dzień Milicjanta i Ormowca. Na nim ma przemawiać niejaki pułkownik Jan Urandówka, nowo mianowany komendant Milicji Obywatelskiej w Opolu, jeden z katów grudnia 70 Gdańska, dowodzący wtedy oddziałami, które katowały robotników. Po wielomiesięcznym śledztwie w Służbie Bezpieczeństwa udaje się ustalić, że bombę, która nikogo nie zabiła, ona wybuchła o pół do pierwszej w nocy. Chodziło po prostu o to, żeby nie odbyły się te uroczystości. Bombę podłożył Jerzy Kowalczyk, pracownik Politechniki Opolskiej, technik, który zbierał jakiegoś czasu na poligonach wojskowych resztki niewypałów. Bombę tylko i wyłącznie skonstruować w sensie teoretycznym, czyli obliczyć, ile dać materiału, jak długi ląd, etc. Pomaga mu jego brat, Ryszard, który cały czas go też od tego zamachu odżegnuje, odradza mu ten zamach. No w każdym razie po pojmaniu Kowalczyków wytaczony jest dość szybki proces. Są sądzeni jako terroryści i takie też otrzymują kary. Sąd w pierwszej instancji skazuje Jerzego Kowalczyka na śmierć, Ryszarda na 25 lat więzienia. Dzięki wsparciu Kościoła, też środowisk intelektualnych, jest bardzo szeroka petycja w Polsce, bo taka pierwsza tego rodzaju, po to, żeby uratować tego młodego człowieka od kary śmierci. I rzeczywiście Gierek i inni wyżsi komuniści dają łaskę. Zamieniają mu tą karę śmierci na 25 lat więzienia. Starszy z braci, Ryszard, wyjdzie w roku 83. Zresztą niedawno zmarł. Młodszy, ten, który rzeczywiście podłożył bombę, Jerzy, będzie siedział aż do 85. Czyli 13 lat odsiedzi z tego 25-letniego wyroku. Wyjdzie na mocy amnestii, która wtedy będzie w Polsce ogłoszona. Niestety do tej pory nie udało się, znaczy ich wyrok został zatarty, zostały im przywrócone prawa publiczne, natomiast ten wyrok nie został odwołany. On dalej teoretycznie w Polsce obowiązuje, czyli dalej w zasadzie uznaliśmy jako kraj za przestępców. Może to się zmieni, bo są jakieś te ruchy w tej sprawie wykonywane. Tak naprawdę uhonorował ich dopiero w 2016 roku prezydent Duda, kiedy przyznał im obu krzyże odrodzenia Polski.
Ale nie jest to też koniec grudnia 70, ponieważ on dalej jest obecny w pamięci. Pojawiają się w nocy w dużych miastach napisy na murach, żądające do ukarania sprawców, żądania sprawiedliwości. Działa też esbecja. Trzej główni przywódcy strajku w Gdańsku w 70. To osoby, które najbardziej pociągnęły ze sobą innych robotników. To jest Bogdan Dałoszewski i Adam Ulfik. Zginą do 74 roku w niewyjaśnionych okolicznościach. U jednego wyciek gazu, drugiemu też jakiś wybuch związany z gazem. Nie jesteśmy w stanie ustalić, kto, w jaki sposób służba bezpieczeństwa była w tej śmierci zamieszana. Edmund Bałuk będzie na tyle szczuty przez esbecję, że wyemigruje. Skorzysta ze swoich niemieckich korzeni i po prostu wyemigruje na zachód. Także służba bezpieczeństwa też tego grudnia 70 nie odpuszcza. Jest to taka zemsta. Szykany będą oczywiście dotykały bardzo mocno innych, zwłaszcza Annę Walentynowicz i Andrzeja Gwiazdę, którzy będą to wylatywać, to wracać ze stoczni i innych prac. Wtedy też w 74 prymas Wyszyński uzna, że jest potrzebne jeszcze więcej takiego przewodnictwa dla narodu. I zacznie taki cykl specjalnych mszy połączonych z wykładami w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Będą te kazania świętokrzyskie. Zacznie się to w roku 74, będzie kontynuowane praktycznie do początku 76. Bardzo dużo osób w Warszawie, które później przyłączą się do środowiska niepodległościowego, zaczną na nie przychodzić. Ale też na nie zaczną przychodzić pozostałości żołnierzy wyklętych. Ich rodzeństwo. Ta część jego osób, które próbowały walczyć o niepodległość po 45 roku i przez te ostatnie 20 parę, prawie 30 lat żył w jakimś marazmie, starając sobie znaleźć jakąś niszę, gdzie mogą po prostu przeżyć w tym systemie. Na tych szachtach zaczną się rozmowy, nawiązywanie kontaktów. One będą takim bardzo ważnym impulsem dla Warszawy, dla innej działalności. Tam właśnie byłam. Trochę później. No to było takie epokowe wydarzenie. Było to wszystko. A jednocześnie wydarzy się taka rzecz, że w 74 roku przyjedzie do Polski Breżniew, będą wielkie uroczystości, zostanie mianowany honorowym górnikiem, dostanie mnóstwo nagród, ale też otrzyma z rąk Gierka i Jaroszewicza Order Virtuti Militari. Otrzyma Order Virtuti Militari. I to będzie takim pierwszym impulsem. No też się wydarzy jeszcze jedna rzecz, że w ramach tej wizyty zaczną mówić o pewnych zmianach ustrojowych. To będą te pierwsze przebłyski informacji, że będzie się że będą władze planować nową konstytucję. No ale zostanie to Virtuti Militari i w efekcie generał Boruta Spiechowicz, tutaj w mundurze strzelca podhalańskiego z czasów II wojny, czyli części polskich sił zbrojnych na zachodzie, który po wojnie wrócił po paru latach do Polski. Nie było dla niego miejsca w Wojsku Polskim, więc po prostu pracował jako naukowiec. A on wtedy jakby złoży w proteście Order Virtuti Militari, a na początek 76 roku udało mu się zorganizować taką współpracę z kościołem uroczystość na Jasnej Górze, gdzie wszyscy, praktycznie wszyscy jeszcze żyjący żołnierze uhonorowani tym orderem w proteście ten order złożą. Jakby, żeby go nie nosić do czasu, aż będzie on znowu godny tego, by nosił go polski żołnierz. Jest, no oczywiście nie wszyscy będą mogli do Polski przybyć. Niektórzy wykonają to przez po prostu posłańców. Ale jest to taki kolejny jakby taka rysa na tym murze. Kolejny jakby protest, który gdzieś tam idzie w społeczeństwie, roznosi się, przeciwko któremu władze nie są w stanie za wiele zrobić. Ma rzeczywiście takie miejsce powolnej obudowy tego ducha. No i potem właśnie 75 rok,
i pojawia się ten nowy projekt konstytucji. No to jest zachowana książka, w której ją później wydano. Ale wiecie, ten projekt, który przychodzi, on nie ma napisane na pierwszej stronie Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Bo wiecie, jak się ma od tej pory nazywać Polska? Moi drodzy, to ma być Polska Rzeczpospolita Socjalistyczna. Kraj, który ma pierwszy dokument artykułach ustrojowych wpisany nierozerwalny sojusz ZSRR. Kraj, w którym przewodnią i wieczną siłą polityczną ma być Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. I wreszcie kraj, który wymaga swoją konstytucją lojalności każdego członka i wyznawcy Kościoła katolickiego wobec ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Socjalistycznej. To jest naprawdę ewenement, że udało się Gierkowi i jego poplecznikom napisać konstytucję jeszcze gorszą niż zrobił w 1952 roku Stalin dla Polski. Idą jeszcze dalej. Ta konstytucja czyni w zasadzie i de facto, i de jure, żeby de facto już Polska była, ale też zgodnie z prawem, już nie państwo niepodległe, tylko państwo podległe Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. To był plan, który chciał jesienią 1975 roku wprowadzić Gierek. I wtedy rzeczywiście to, co się wydarza, to raz, no, on ma te kredyty, więc jeździ na zachód i spotyka się z ludźmi na zachodzie. Dzieje się taka rzecz, że tamtym w roku 75 jest taka konferencja w Helsinkach, takiej organizacji, która się nazywa OBWE, to jest ta Rada Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To był taki pomysł, żeby trochę rozładować sytuację między krajami komunistycznymi a Zachodem i stworzyć takie forum jednak współpracy. I w Helsinkach 1 sierpnia tamtego roku Gierek podpisze taką deklarację poszanowania przez Polską Rzeczpospolitą Ludową poszanowania praw człowieka i praw obywatelskich. W czym trochę się pojawi w niezręcznej sytuacji, bo no, w tym momencie jest zależny gospodarczo od Zachodu, podpisuje takie deklaracje. Więc jak zaczynają się nagle protesty wobec tej nowej konstytucji, trochę na przykład niezręcznie jest robić tak jak Gomułka i tych ludzi, tak jak było w 66 czy 8, aresztować, rozpętać przeciwko nim wielką nagonkę. Zwłaszcza, że ci ludzie zaczynają protestować bardzo mądrze, inteligentnie i w granicach tego istniejącego prawa. I całość zaczyna głównie organizować Jan Olszewski. Jan Olszewski, czyli powstaniec warszawski, po wojnie zaangażowany bardzo mocno w PSL Mikołajczyka. Zresztą był jednym z członków młodzieżówki, która ochraniała i imprezy, i budynki PSL-u w tym ostatnim okresie, tuż przed wymuszoną ucieczką Mikołajczyka na zachód, który jakimś cudem został przyjęty na prawo, mimo złego pochodzenia klasowego, no bo przedwojenna inteligencja i tego, że był członkiem AK. Jakoś mu się udało, tam jest taka, on sam opowiadał, że to wszystko dzięki profesorowi Erlichowi, który po prostu przyjął go wbrew temu, co miało być. Być może nawet coś tam w dokumentach sfałszował, tam dokładnie tego nie wiadomo. W każdym razie Olszewski kończy studia prawnicze i w latach 60. jest już dość znanym adwokatem. Jednym z nielicznych, który się nie boi reprezentować tych, którzy sprzeciwiają się władzy ludowej. On broni między innymi Kuronia i Mozelewskiego. Broni też studentów po 68, tych, którzy mają sprawy sądowe.
A wreszcie jest też bardzo mocno związany właśnie z tym środowiskiem, z tymi resztkami środowiska niepodległościowego. Ponieważ i zaprasza do współpracy dwie jeszcze bardzo ważne osoby, o których my teraz zapomnieliśmy. Też z tego powodu, że zmarły w latach 80. Pierwsza osoba to jest Jan Rybicki. Jan Rybicki, czyli dowódca KEDYB-u w Warszawie, kierownictwa dywersji AK, a później żołnierz wyklęty, żołnierz wolności i niezawisłości, który przesiedział w więzieniach komunistycznych od jesieni 45 do 55 roku, który przez kolejne 20 lat po Odwilży funkcjonuje gdzieś schowany w różnych wydawnictwach katolickich. Przecież bawimy się dzięki wsparciu Kościoła i środowiska katolickiego. I taka osoba właśnie wychodzi z cienia i dołącza do Olszewskiego. Przyłącza się też do nich ksiądz. Teraz bardzo przepraszam. Mam po prostu jakąś chwilową zaćmę. Ksiądz Jan Zięta, przepraszam. Ksiądz Jan Zięta, który walczył jeszcze w wojnie obronnej 20 roku z bolszewikami. Jeden z głównych kapelanów Wojska Polskiego w czasach Polski podziemnej. I takie, jakby nie było dla ówczesnej młodych ludzi, osoby mogące być autorytetami, przygotowują tak zwany Memoriał 59, nazwany później listem 66, ponieważ finalnie pod nim się podpisze 66 osób. Do nich dołącza bardzo dużo ludzi z różnych środowisk. Bo dołączy i Kuroń z Mozolewskim, dołączą ludzie Kościoła. W końcu dołączy nawet Michnik i jego towarzysze komandosi. Czyli jakby po raz pierwszy praktycznie wszyscy, którzy są przeciwko systemowi, występują wspólnie. Tam z przyczyn tego, że są mimo wszystko obecni byli komuniści, nie podpisze się pod nim prymas i biskupi, którzy przygotują później kolejny, odrębny list. Też przeciwko tym zmianom w konstytucji. No ale w każdym razie też informacje o tym liście docierają do prasy. Ale rzeczywiście pamiętajmy, że pierwszy impuls poszedł od działaczy niepodległościowych, którzy byli aktywni zaraz po wojnie. I to był też taki pierwszy ruch, który rzeczywiście zaczął działać. Oni dzięki swoim kontaktom przekazują informacje do Londynu i na zachód. To trafia do prasy zachodniej. I zaczyna się dziać taki trochę większy ferment w kraju. W nocy pojawiają się napisy na murach: precz ZSRR, precz z PZPR. Po raz pierwszy rzeczywiście w przestrzeni publicznej pojawia się taki, powiedziałbym, antykomunistyczne hasło. Po raz pierwszy pojawiają się hasła niepodległościowe. Po raz pierwszy od czasów żołnierzy wyklętych, od końca lat 40. Mija to prawie 30 lat. To, o czym piszą w tym liście, to tak naprawdę to, że ta konstytucja nie daje wolności sumienia i praktyk religijnych. Bo katolik jest zobowiązany konstytucją do wybierania władzy nad swoje sumienie i tego, co mówi władza. Do tego by zmuszała konstytucja. Piszą też o wolności pracy, wolności słowa, wolności tradycji. Jest to bardzo piękny list, warto go przeczytać. Natomiast rzeczywiście prawdopodobnie z powodu tego, że na Zachodzie zaczyna być ta informacja to bardziej publikowana, komuniści nie chcąc wchodzić w większą konfrontację, wycofują się z części tych nowych elementów konstytucji. Rzeczywiście konstytucja zostaje zmieniona i zostaną do niej dodane trzy, no mimo wszystko, hańbiące rzeczy. No ale nie ma Polskiej Rzeczypospolitej Socjalistycznej. Zostanie Polska Rzeczpospolita Ludowa, ale będzie wpisane, że jest to kraj o ustroju socjalistycznym. Więc to będzie w konstytucji. Będzie też wpisane, że ten kraj, czyli Polską Rzeczpospolitą Ludową, łączy nierozerwalna więź przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. I wreszcie w tej konstytucji będzie też informacja o przewodniej roli PZPR.
No moglibyśmy powiedzieć, że praktycznie wszystko, co chcieli, osiągnęli, ale jednak pewne zapisy się nie pojawią. Także jakby wolność sumienia dalej będzie w tej konstytucji broniona i nam się może wydawać, że to jest zupełnie abstrakcyjne, że ludzie nagle jednoczą się, żeby bronić stalinowskiej konstytucji. To jest 52 roku. Ale bardziej chodziło o ten wyraz sprzeciwu. I rzeczywiście to jest punkt zwrotny. Bo po raz pierwszy jednoczą się ludzie z różnych środowisk i przede wszystkim też po raz pierwszy wyraźnie wspiera to największa siła moralna w kraju, czyli Kościół. Mimo wszystko to być może byłoby za mało, gdyby w kraju było bardzo dobrze. W sensie ekonomicznym czy gospodarczym. Bo jednak więcej ludzi pewnie by wybierało ścieżkę inżyniera Karpowskiego. Meble, mały Fiat, wyjazd do Bułgarii czy nad Balaton. Ale wtedy dosięga gospodarkę PRL-u ten błąd założeń z początku ich planu inwestycyjnego. Czyli kwestia stóp procentowych. No jest to szersza historia i to się wydarzy na świecie. Bo dwa lata przed tymi wydarzeniami z konstytucją, też w październiku 73 roku, wybucha tak zwana wojna Jom Kippur. Znienacka i zaskoczenia, Egipt i Syria, tym razem wyposażone nie przez Związek Radziecki i jego satelitów, jak w 67, ale przez kraje arabskie, takie jak Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Katar, czyli te kraje, które sprzedają ropę na zachód i mają dużo tak zwanych petrodolarów, czyli dolarów ze sprzedaży ropy naftowej. Za te pieniądze Egipt i Syria wyposażają swoje armie w dość nowoczesny sprzęt. Fakt, że dużo kupują ze Związku Radzieckiego. I z nienacka napadają na Izrael. No i tutaj na początku jest to wielka porażka, ponieważ zajmują Synaj, przechodzą przez wzgórza Golan praktycznie po kilku dniach. Byt państwa Izrael jest zagrożony. Żydom też powoli kończy się amunicja i środki. Ponieważ jest problem z dostawami. Wtedy, żeby im pomóc, Amerykanie decydują się uruchomić most powietrzny i dostarczać samolotami wyposażenie wojskowe. Nie jest to kluczowe, bardziej kluczowa jest chyba taka bardzo bohaterska i ofiarna postawa samych Izraelczyków, którym udaje się takim śmiałą szarżą helikopterów zablokować walkę na wzgórzach Golan, czyli tam na północy, gdzie walczą z Syrią, a na południu, głównie pod dowództwem Ariela Sharona, ma miejsce taki atak komandosów, którzy wysadzają wyrzutnie rakietowe Egipcjan, potem bardzo śmiałe uderzenie czołgów. Sharon, jak widać, nawet sam został osobiście ranny w tej akcji. To też jest jeden z powodów, dla których jest tak wielkim bohaterem w Izraelu do dzisiaj. W 73 roku prawdopodobnie uratował, albo był jednym z tych, którzy uratowali to państwo. Ale 19 października, gdy już wiadomo, że Izrael tę wojnę jednak wygra, przynajmniej się obroni, utrzyma swój stan posiadania, a Amerykanie mocno wspierają państwo Izrael, kraje OPEC, które wtedy praktycznie jest tylko złożone z krajów arabskich, decydują się na bojkot naftowy. A mianowicie przestają sprzedawać Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, Holandii i wielu innym europejskim krajom ropę naftową. Jednocześnie jest to, co się dzieje w momencie, w którym te kraje tej ropy za dużo nie mają. Ponieważ dostawy płyną nieprzerwane, nikt nie ma rezerw strategicznych. A wreszcie Amerykanom wydaje się, że no, jak oni nam chcą sprzedawać? Przecież muszą też z czegoś funkcjonować, żyć. No, okazuje się, że Arabowie mają zapasy, które im wystarczą na prawie pół roku. I przez pół roku ta ropa nie będzie sprzedawana.
cena baryłki ropy z 3 dolarów skoczy do 12. Czyli czterokrotnie. I zapoczątkuje to wielki kryzys. Na zachodzie, zwłaszcza w Ameryce i Anglii, to będzie wyglądało tak, że będą limity zakupu benzyny. Często tej benzyny w ogóle nie będzie. Na przykład w Stanach będzie można w dzień nieparzysty, tak? W sensie numer dnia nieparzysty, tankować tylko jeżeli masz nieparzyste numery na tablicy rejestracyjnej. W Anglii premier bez wielu ludzi by ogrzewali tylko jeden pokój zimą. I gospodarka całej zachodniej Europy i Stanów zostanie tak mocne uderzenie, że pojawi się coś, co nazywamy stagflacją i będzie to po raz pierwszy w historii. Normalnie w gospodarce jest tak, że są dwie rzeczy do siebie przeciwstawne. Inflacja, czyli szybki wzrost cen, i bezrobocie, czyli utrata pracy przez wielu ludzi. I zazwyczaj jest tak, że jak ceny rosną, to wszyscy chcą produkować i sprzedawać, więc zatrudniają ludzi. Czyli jak jest wysoka inflacja, to jest niskie bezrobocie. I wtedy jakby się gospodarka rozkręca. No, ceny szybko rosną, co prawda, tam pieniądze tracą na wartości. Zyskują ci, co produkują i mają kapitał. Raczej pracownicy stają się coraz biedniejsi. Przynajmniej na początku. Ale mają pracę. I odwrotnie, jak rośnie bezrobocie z różnych przyczyn. Mniej ludzi ma pracę, mniej ludzi chce kupować. Czyli ceny spadają. Więc raczej wzrostowi bezrobocia towarzyszą niższe ceny. I dlatego w zachodniej wtedy krajach, gdzie króluje kapitalizm, jest takie coś jak bank centralny, jak są różne instytucje tak zwane monetarne, które wpływają na tę gospodarkę stopami procentowymi. I jak inflacja idzie bardzo szybko do góry, to podnoszą stopy procentowe. Żeby kredyt był droższy, żeby mniej ludzie inwestowali, żeby gospodarka troszkę się uspokoiła. No bo jak zbyt szybko jednak ta inflacja idzie, to ludzie będą biedniejsi, więc to ten niekoniecznie ma sens. A tak samo jak na przykład bezrobocie wzrasta, to obniżają te stopy procentowe, żeby kredyt był tańszy, żeby więcej ludzi chciało otwierać nowe fabryki, sklepy, inwestować. Żeby pieniądze na przykład nie leżały na lokatach, żeby pieniądze nie leżały na giełdzie, tylko były inwestowane w miejsca pracy. No i teraz się dzieje tak, że kurczę, ta cena ropy tak bardzo skacze, że wszystko idzie do góry. No bo wszystko musi być droższe, tak? Wszystko trzeba przywieźć, z ropy się produkuje mnóstwo rzeczy i ceny idą w górę. Ale jednocześnie, ponieważ tej ropy brakuje, to się na przykład zamyka fabryki. To się na przykład zamyka zakłady. Kurczę, wiecie, co prawda to przypomina tę sytuację, którą mamy dzisiaj przy epidemii. I w związku z tym pojawia się wysokie bezrobocie, które nie jest efektem działań gospodarki, tylko braku tej cholernej ropy. I ten bank centralny po prostu zaczyna troszkę wariować. Nie wiedzą, czy mają te stopy podnosić, czy obniżać. Raz podnoszą, no to tak dalej ceny trochę idą w górę, ale rośnie bezrobocie. Jezus Maria, co się dzieje? Dobra, obniżamy stopy. I tak będą się bujać mniej więcej prawie 2 lata. Podnosić, obniżać, a chaos w gospodarce będzie coraz większy. On się trochę uspokoi w 75, ale dalej do 79 będą perturbacje i wszystko się uspokoi dopiero wtedy, gdy na początku roku 80 Fed, czyli ten amerykański bank centralny, ta instytucja monetarna, powyższy stopy do rekordowych 20%. I wtedy wszystko stanie, sytuacja się uspokoi, jakby gospodarka wróci do normy, ale będzie olbrzymi kryzys i bezrobocie lat 81, 82, 83. To jest też taka ciekawa historia, bo to będzie miało wielkie implikacje społeczne, które są dzisiaj odczuwalne w Stanach Zjednoczonych. No ale wróćmy do polskiego podwórka, bo mimo wszystko, że te stopy nie pójdą teraz na te 20%, to one bardzo szybko skoczą do praktycznie 12-15%. A już w 75 one będą miały prawie 15%. I co się nagle stanie?
Gierek już ma prawie, znaczy Polska, dzięki rządom Gierka ma już prawie 10 miliardów zadłużenia. I trzeba nagle zapłacić 1,5 miliarda procentów, odsetek. To trzeba wziąć pieniądze. Skąd się to trzeba wziąć pieniądze? I zaczną się kończyć tłuste lata Gierka. Już po koniec 75, bardzo mocno od na wiosnę 76. Brakuje jedzenia, czy tam żywności, brakuje jakichś artykułów, no brało się pieniądze, kupowało z zachodu, rzucało z sklepów, no już nie można, bo trzeba płacić odsetki. Bardzo szybko sytuacja gospodarcza tak bardzo się pogorszy. No, nie było już bananów. Cyganka się urodziła. Nie było już pomarańczy. No, nie wiadomo co było, co robić z tymi świnkami, bo nie można było dla nich kupić paszy z zachodu. Też jednocześnie, ponieważ są takie duże zawirowania na zachodzie, to oni niekoniecznie chcą kupować polskie produkty. I dość mocno się załamuje ten eksport na zachód. Czy jakby to, co miało być tym motorem, który zrealizuje ten cały plan gospodarczy Gierka i jego ekipy. Około maja sytuacja już jest na tyle ciężka, że trzeba podnieść w Polsce ceny. Czego nie robiono od grudnia 70. I to spowoduje spore implikacje i spore trudności. Jednocześnie też w tym maju 76 roku wydarzy się bardzo ważna rzecz, a mianowicie osoby, które wcześniej pokazałem, bez współpracy też z innymi sygnaturuszami listu 66, między innymi taką ważną postacią będzie Zdzisław Najder, który jest widoczny na zdjęciu, oprócz Olszewskiego, oprócz Zięty, oprócz Rybickiego, zawiążą pierwszą organizację, która będzie walczyć o niepodległość. I to otwarcie napisze. To jest organizacja, której celem jest uzyskanie przez Polskę niepodległości. To będzie nazywało się Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Zadbają też o to, żeby ich program został wydrukowany w pismach emigracji londyńskiej. Czyli nagle w maju 76 roku i ta informacja też dotrze poprzez Radio Wolna Europa i prasę przewożoną z zachodu do Polski. Że takie coś ma miejsce. Jednocześnie zaczną też się pojawiać w Polsce pierwsze ulotki, ponieważ dzięki obywatelskiemu czynowi Wita Karola Wójtowicza, wtedy studenta KUL-u, dokładnie członka zespołu teatralnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który wyjedzie na występy teatralne z zachodu, do Polski trafi pierwszy powielacz. Czyli pierwsze jakby takie nielegalne urządzenie, którym można odbijać jak ksero i dystrybuować ulotki i materiały oraz pierwsze takie informacje podziemne, pierwsze wydawnictwa podziemne. Zresztą Wit Karol Witowicz jest zasłużoną postacią do polskiej kultury od 90 roku do dzisiaj, dyrektorem muzeum na zamku w Łańcucie. I w tym właśnie materiałach tego polskiego porozumienia niepodległościowego, odbijanych na pierwszych powielaczach, ci ludzie napiszą tak. Nawiązujemy do epopei niepodległościowego ruchu oporu po 1945 roku. Zaczynamy coś od nowa. Dla zupełnie innej sytuacji. Ale to jest kontynuacja tej idei. I to trzeba wykorzystać dla sprawy niepodległości. Niepodległość jest gdzieś na horyzoncie. I dlatego, gdy w czerwcu 76 wybuchną kolejne niepokoje społeczne, no, na którego oczywiście gdzieś tam wpłynie ta podwyżka cen, ta pogarszająca się sytuacja gospodarcza, hasła będą już zupełnie inne. I ludzie po raz pierwszy odważą się mówić o niepodległości. A wreszcie, gdy skończą się te wydarzenia, dostaną właściwą pomoc. I bardzo szybko ludzie
których wspominałem, ci, którzy zakładali polskie porozumienie niepodległościowe, zainicjują coś, co historia zapamięta jako Komitet Obrony Robotników. I od tego momentu dni władzy ludowej w Polsce, władzy komunistycznej, będą już policzone. Ale ten taki prawdziwy moment zwrotny właśnie nastąpił w 1975 roku, kiedy dzięki wsparciu Kościoła i osobom, które wyszły do środowiska niepodległościowego, przez niego były w nim cały czas i przetrwały te 30 lat mimo wszystko terroru, ta myśl i idea niepodległościowa będzie się odradzać. A to, że przyczepili się do tego różni komuniści, skłóceni z władzą centralną, jak chociażby Michnik, to jest już zupełnie inna historia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.